rano, Dąber. Fajna pogoda, fajny dzień. Piękny. Dużo pracy przed nami, także zapraszamy. Dzisiaj był, za przeproszeniem, bardzo ciężki trening. Naprawdę, nie spodziewałem się, że po takich dwóch dniach podróży możemy wyczerpać z siebie tyle sił, aby zrobić wszystko, co dzisiaj Kleszo nam nakreślił. I powiem, że ja się zmęczyłem to dosyć bardzo, to co mogą powiedzieć inni. No to, ale to jest początek ciężkiej pracy, z tego co widać, nie? Miejmy nadzieję, że początek, bo wiemy, jakie cele są przed nami na ten sezon. I wiadomo, że obóz przygotowawczy zimowy jest najważniejszym obozem, jeśli chodzi w przeciągu całego roku. Tutaj się szlifuje wszystko, siłę, motorykę, a na obozie letnim już się tylko to podtrzymuje i jakby przypomina sobie te wszystkie aspekty, które wypracowuje się właśnie teraz. To dlatego biłeś brawo całej drużynie, że każdy wytrzymał, bo tam na zegarkach było excellent. No na zegarku dzisiaj u każdego chyba nie było tylko excellent. Czy tak jak Broziu? Good job! No dzisiaj naprawdę, dzisiaj jestem zadowolony z pracy, bo było można się naprawdę sporo namęczyć. No najcięższy trening chyba, w końcu zaczęliście biegać. Najcięższy trening podczas tego obozu. Biorąc pod uwagę też wyjazd do Stanów, no ale tak to chyba tutaj powinno wyglądać, bo tutaj przyjechaliśmy, żeby ciężko popracować. Od dzisiaj zaczęliśmy i no wszyscy chyba się nastawiamy tutaj, że czeka nas tydzień, czy nawet półtorej ciężka. Na początku skupiliśmy się na pracy z ciężarami, było trochę skoków, trochę przysiadów, żeby pobudzić nogi do pracy i popracować trochę nad mocą. Później przełożyliśmy to na motorykę, sporo pobiegaliśmy, sporo z piłkami, sporo bez, także myślę, że naprawdę intensywny trening. Wracamy teraz do hotelu, żeby odpocząć i przygotować się do tego, co naszego po południu pewnie również będzie ciężko. No ale chyba chłopaki wszyscy byli świadomi tego, że tutaj naprawdę będzie czekała nas bardzo mocna praca i myślę, że nawet po chłopakach z treningu zadowoleni, także oby tak dalej. No właśnie, właśnie. I na ile, pewnie jeszcze tylko, na ile ciężej się biegnie, jak macie resprinty z piłkami? Na ile cięższy jest ten czwarty od tego pierwszego? Cięższy jest sprint z piłkami, ale to chyba oddaje warunki meczowe, bo o to chodzi, żeby jak najbardziej przystosować nas do tego, co nas czeka w lidze. Myślę, że bardzo taka pozytywna jednostka, która bardzo dużo wniosła, także ja jestem zadowolony, myślę, że zawodnicy są zadowoleni i z dużą dozą optymizmu patrzymy na co? No co? No. Przeżyłeś ten trening. Ledwo, ale żyję. Żyjesz? A ty jak? No dobrze. No to nie zmieniamy, dziękuję. Od patrzenia bolą mi ręce. Jak widać, operacja Benidorm rusza z wysokich obrotów. Korzystając z chwili na odpoczynek, na kilka pytań zachrypniętej naszej pani odpowiedział Adam Chlouszek. Możemy powiedzieć o dużym sukcesie, bo udało nam się namówić na rozmowę kogoś, kto bardzo nie lubi udzielać wywiadów. Więc w końcu udało nam się namówić Adasia Chluszko na dłuższą rozmowę. Cześć Adaś. Cześć. To będzie chyba taki pierwszy dłuższy wywiad, gdzie mówisz po polsku. Wideo. Powiedz mi, jak długo uczyłeś się polskiego? Czy łatwo ci to przyszło, czy miałeś trudności? W ogóle nie uczyłem się. Tylko to jest średnie, no. I nie jest to takie ciężkie, jak... Sądziłeś? Tak. Myślę, że jest okej. Po prostu jak... No, każdy dzień coś słyszymy w szatnie, to uczy się każdy dzień, no. Czyli zacząłeś od tych brzydkich słów? No właśnie nie wiem. Nie będziemy ich mówić na głos. A co jest najtrudniejsze w języku polskim? Pisanie. Pisanie? Tak. Bo czasami umie powiedzieć, ale nie umie napisać. No. Bo tam jest tego c, z. A jak jest jeszcze takie to pisanie,
Nie wiem, jak się to mówi po polsku, to już jest takie najtrudniejsze. Bo robimy na boisku wyzwania dla piłkarzy z piłkami, to tobie zrobimy dyktando. Mhm. Będziesz pisać po polsku, super. To będzie twoje wyzwanie. Adaś, trochę popytałam w sztabie i dowiedziałam się, że bardzo restrykcyjnie podchodzisz do jedzenia. Z czego to wynika? Że bardzo przestrzegasz diety, wybierasz, co należy zjeść. Z czego to wynika, byś mógł nam powiedzieć? Cały wywiad z Adamem już na naszym kanale. Myślę, że tak. A jak jesteśmy przy dietach, to zapraszamy na słowo od naszego eksperta, Wojtka Zepa. Możesz nam zdradzić, czy kiedyś przyłapałeś zawodnika na podjadaniu podczas grupowania? Tak. Mieliśmy kiedyś Duszona Kuczaka, który miał taki zwyczaj, że brał ze sobą dodatkową torbę ze słodyczami i przez cały czas jadł. Później jadł tylko choranki, jak chciał schudnąć, ale wciąż jadł. Ale w sumie mamy tyle posiłków w ciągu dnia, że no, nie ma konieczności podjadania, bo jest śniadanie, później jest zawsze przekąska po treningu, albo białko, albo owoce, później mamy obiad, później znowu mamy snack taki przed drugim treningiem, później mamy kolację, jeszcze jest białko na sam wieczór, jak ktoś chce, więc wcale nie trzeba podjadać. Ale przyzwyczajenia robią swoje i często zdarza się, że gdzieś tam w plecakach ta czekolada ląduje, albo ulubiony smakołyk Michała Kucharczyka ptasie mleczko też się zdarza, ale podobno teraz nie je, więc trzeba mu ze sobą. Trzeba mu przejąć plecak i zrobić tak, rewizję. Rewizję. Ale ja wszystko i tak zobaczę po poziomie tkanki tłuszczowej i wadze. Więc piłkarze, strzeżcie się. Tak. I tak mnie nie oszukają. Wojtku, a do czego mają największą słabość właśnie zawodnicy? Czy jest to ptasie mleczko, czekolada? Każdy ma jakieś swoje preferencje i ulubione słodycze. Niektórym wystarczą ciastka takie owsiane albo ten snack, który mamy. No, niektórzy są uzależnieni od czekolady i muszą co jakiś czas sobie coś w ten deseń zjeść. No. Rozumiem tych ludzi. Jeśli raz jest to na jakiś czas, zwłaszcza przy takich intensywnych treningach, jakie mamy teraz, to nic się nie stanie. Gorzej jest później, jak te nawyki zostają w okresie startowym, a niekoniecznie zaczynają każdy mecz w pierwszej 11, no bo wtedy to już zdecydowanie szybciej się odkłada. No ale teraz jest nie, że dozwolone, ale trzeba umieć grzeszyć. Mniejsze zagrożenie. Muszę lecieć po piłkę. Dzięki, Wojtek. Praktycznie przed każdym treningiem Armando Sadiku i Maciek Dąbrowski rozgrywają pomiędzy sobą mecze mini siatkonowe. I swear, my friend. Popołudniowy trening był zdecydowanie lżejszy od porannego. Przy okazji udało nam się namówić Iwana Mocinicza z Rapidu Wiedeń na kilka słów o Marko Wesowiczu, z którym grał jeszcze w Rijece. Ponadto Marko opowiedział o swoim stanie zdrowia, a kierownik drużyny Konrad Paśniewski dodał kilka słów na temat zgrupowania w Benidormie. Dobrze. Was very good guy, very good player. He do a lot of satisfaction from Rijeka and he win everything in Rijeka. And I know that he will do also good job here in Warsaw. How long you play with Marko? I play with him 2 years and it is 2 years. I have a very good connection with him and he was a very good player, very good guy and Rijeka need him and I think that he will also do a lot of good job here. Back to you, to be back soon, but we see that you are training very hard, you are training individually.
Yeah, of course. I did training in the morning with team and part of the training now with team and some work in the individual. And I expect also to be back on the field very, very soon. Maybe tomorrow or afternoon, or we will see. How do you like the neighborhood and the place that we are training at the moment? Everything is good. We are satisfied with conditions. We have very good pitch, nice hotel, nice weather, what is very important, and everything is perfect for good work. Konrad, czy możemy powiedzieć, że czujesz się jak w domu, ponieważ już chyba dobrze znamy to miejsce? No można tak powiedzieć, rzeczywiście wracamy po roku w to samo miejsce. Czyli jakby wybór nie był przypadkowy i podyktowany tym, że wiedzieliśmy, jakie tutaj warunki zastaniemy, wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać. Ciężka praca dzień po dniu, boiska dwa do własnej dyspozycji, wszystko na miejscu, bez podróży, także praca, praca, praca. Piłkarze też są zadowoleni z wyboru tego miejsca, mówią, że mają tu wszystko, czego im potrzeba, przede wszystkim ciszę, spokój i właśnie dobre boiska. No faktycznie, no bo poza golfistami, którzy tutaj w tym okresie przebywają, ale praktycznie ich nie widać przez cały dzień, bo są na polu golfowym, a to tylko futbol tutaj rządzi. Jesteśmy w tej chwili my, jest Wideoton, Rapid Wiedeń, który wyjeżdża jutro rano, więc tylko przez dzisiejszy dzień były trzy drużyny. Tak to jest tylko dwie, nikt się z nikim nie bije o boisko. Pracujemy ciężko i przygotowujemy się do rundy rewanżowej. Liczymy, że coś powiesz o Giżycku. Tak to lubię wszyscy? Co tu dużo mówić, Ida, po prostu muszą tam przyjechać. Nie ma co gadać, po prostu tam trzeba być, odwiedzić, zobaczyć, nie? Wykąpać się w jeziorze normalnym. Jak już jesteśmy w temacie Giża, to Eduardo wybrał najlepszego mema zrobionego z jego zdjęcia. Delicious Bartek, you are the best. Zapraszamy na codzienny raport zdrowotny. Janku, zaczynamy nowe zgrupowanie. To, co nas najbardziej cieszy, to fakt, że ci kontuzjowani zawodnicy dzisiaj już byli na boisku. Tak jest. Staramy się robić wszystko, żeby ci zawodnicy, którzy byli kontuzjowani, wrócili ze Stanów, wrócili jak najszybciej przynajmniej do tych lekkich części treningu. Jak myślisz, który z nich najszybciej może wrócić już do pełnego treningu? Ciężko powiedzieć. To zawsze jest tak, że mimo wszystko kontuzja może rodzić kontuzję i na razie chuchamy i dmuchamy na zimne, dlatego nie pozwalamy im wchodzić w te trudniejsze części. Myślę, że Marko Wysowicz wróci najszybciej, przy czym też no, nie, to na pewno nie będzie jutro czy pojutrze. I to, co cieszy nas jeszcze bardziej, nie pojawiły się żadne inne urazy. Tak, jak najbardziej, chociaż dzisiaj Mateusz Żyro po treningu zszedł, delikatnie przeciążył plecy, no i pracujemy teraz nad tym, żeby jak najszybciej wrócił do nas z powrotem. Tak czy inaczej, nie jest to nic poważnego. Miejmy nadzieję. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne odcinki programu Operacja Benidorm.